Też tak macie. Też zabierają wam 20% waszej energii, którą i tak zużywacie w tym samym czasie. Nie macie bilansowania międzyfazowego. Sprawdźcie to. Bo pamiętajcie, 20% to naprawdę bardzo duża ilość energii. To naprawdę nam się bardzo nie opłaca, jeżeli musimy tą energię oddać, żeby w tym samym czasie ją pobrać. Serdecznie witam. Większość z nas jest oszukiwanych na 20%, jeżeli chodzi o pobór energii elektrycznej, a dokładnie chodzi o to, że wysyłamy do sieci energię, którą jednocześnie pobieramy w tym samym czasie, czyli nie mamy bilansowania międzyfazowego. Jeżeli produkujemy na przykład 5-6 kW energii elektrycznej, a pobieramy 3 kW energii elektrycznej, to teoretycznie powinniśmy brać 3 kW swojej z fotowoltaiki, a 2 kW energii przesyłać do sieci. Niestety tak nie jest. Na moim przykładzie pokażę Państwu, że mimo, że ja produkuję dużo więcej energii niż pobieram, to i tak licznik cały czas wskazuje, że mam pobór energii z sieci, ale ta energia jest pomniejszona o 20% w stosunku do tego, co bym normalnie miał w przypadku posiadania bilansowania międzyfazowego. Zabierają nam 20% naszej własnej energii. 20% to jest w przypadku zwrotu inwestycji 10-letniej 2 lata. Zapraszam na odcinek. Tu jest strzałka. Strzałka w lewo mówi, że w tym momencie ja wysyłam energię do sieci energetycznej. Włączyłem prąd. 4,7. Na każdej fazie idzie produkcja 1,5 kW. I teraz wróćmy. Co zrobiłem? Włączyłem zasilanie samochodu. Ładowanie na jednej fazie. Na jednej fazie ładuję. Czyli na pewno z tej fazy biorę więcej energii niż wysyłam sieć i bardzo proszę, w tym momencie mamy strzałkę i w prawo i w lewo, czyli w tym samym czasie biorę energię z sieci energetycznej, jak i ją wysyłam do sieci energetycznej. Pobierają mi 20%. Do 16:15 będę ładował z fazy L2 samochód. Mamy cały czas 4 kilowaty. Proszę zobaczyć, każda z faz daje nam w tym momencie ponad 1,4, a zobaczymy, co powie licznik prądu i co powie mój analizator energii elektrycznej. 16:15, szybki rzut oka, 4, równiutko, wyłączamy, za chwilkę odczytamy sobie dane z liczników i zobaczymy, czy eksperyment wykazał bilansowanie między fazami, czy pokazał tak, że tracimy te 20% ekstra pieniędzy, nawet niektórzy z nas o tym nie wiedząc. Większość z nas o tym nie wiedząc. I mamy strzałkę znowu w lewą stronę, czyli w tym momencie wysyłamy energię tylko do sieci. Zobaczmy to teraz na onmeterze. Proszę bardzo, 15:45, tutaj mamy pobór energii elektrycznej. W ogóle mój dom nie pobierał energii elektrycznej z licznika. 33266 stan licznika. 15:45 pojawia się pobór i 16:15 do 16:30 poboru już nie ma. W tym samym czasie wysyłamy do sieci, czyli 2.8.0, tutaj mamy 1.8.0. Cały czas jest wysyłanie do sieci energetycznej. Czyli w tym momencie 16:15 jednocześnie pobierałem i wysyłałem. Te dwa liczniki są dokładnie te same liczniki, które są u mnie w fakturze. Moje wskazania z licznika, proszę bardzo. Tutaj mamy licznik, jeżeli chodzi o pobór. Ostatni z 30 czerwca 32969, czyli widzimy, że dokładnie z tego licznika zakład energetyczny obciąża mnie za pobór energii, a tutaj mamy liczniki za wprowadzenie do sieci z 30 czerwca 33 823,9. Także
Te dwa liczniki służą do rozliczania mnie za energię elektryczną i widzieliśmy też, że te dwa liczniki jednocześnie zliczały wysyłanie energii do sieci, jak i jednocześnie zliczały, że tą energię pobierałem. Czyli na pewno nie ma bilansowania międzyfazowego i prawdopodobnie wy też tego bilansowania międzyfazowego nie macie. A jeżeli macie, no to zyskujecie na tym moc L1. Widzimy, że cały czas mieliśmy poniżej zera produkcję. Ostatnia godzina. L2, czyli to, gdzie był robiony eksperyment. Proszę bardzo, mamy o godzinie 15.55 wzrost. Do godziny 16.15 i tutaj spadek. Czyli faktycznie ta faza pobierała więcej energii, energia szła z miasta. I faza L3, tutaj sytuacja taka sama jak L1, cały czas poniżej zera, czyli cały czas energia była wysyłana do sieci. Także tylko L2 był pobór z sieci, a na pozostałych fazach widzimy, że na pewno mieliśmy cały czas eksport energii do sieci. Możemy też zobaczyć, ile dokładnie wyniosła produkcja na falowniku. Mamy tutaj założony też dodatkowy licznik i widzimy, że w czasie eksperymentu na fazie pierwszej produkcja była około 1500 W. Na fazie drugiej było dokładnie tyle samo, cały czas 1500 W, ani przez chwilę to nie doszło poniżej zera. I na ostatniej fazie trzeciej, też między godziną 15-16, była produkcja na poziomie 1500 W. Czy na pewno tylko tracimy 20%, a może to się trochę inaczej sumuje, jeżeli odsyłamy do sieci energetycznej energię, jeżeli w tym samym czasie tą energię bierzemy, jeżeli od tego, co wysłamy, pobierają nam 20%, to może w sumie jest to 20, 30, 40%? A wy jak macie? Wy też tracicie na tym? No bo 20%, bądźmy szczerzy, to jest ogromna ilość energii elektrycznej, którą tracimy z powodu niebilansowania międzyfazowego. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.